Potrzebna pilna pomoc. Zabawki, słodycze, ubrania i nasiona. Tego potrzebują dzieci w Zambii. I te właśnie produkty chcą im podarować przedszkolaki z placówki numer 10 w Czerwionce-Leszczynach. Do udziału w akcji namawiają wszystkich. Akcja nosi tytuł Podziel się zabawką. Czasu pozostało niewiele, bowiem wszystko trwać będzie zaledwie do połowy miesiąca. W poprzednim roku szkolnym przedszkole numer 10 w Czerwionce wraz z siostrami zakonnymi z Mikołowa zbierali nasiona warzyw i owoców, które zostały przesłane do Zambii, kraju leżącego w południowej Afryce. W tamtejszej małej wiosce dzięki temu mógł powstać ogród, a z tego, co na nim wyrosło, przygotowano posiłki dla żyjących tam dzieci. Był to ogromny sukces w naszym przedszkolu. Rodzice stanęli na wysokości zadania wraz ze swoimi dziećmi i przynieśli do przedszkola 529 torebek. Siostry Boromeuszki prowadzą w mieście Chilanga hospicjum. W tym roku chcą zorganizować dzieciom prawdziwe Boże Narodzenie. Brakuje tam praktycznie wszystkiego, czego potrzebują dzieci do prawidłowego rozwoju. Przedszkole w Czerwionce-Leszczynach ponownie przyłącza się więc do akcji. Potrzebujemy zabawek, maskotek, różnych przyborów szkolnych, potrzebujemy słodyczy, tylko żeby nie były z czekolady, zabawki, żeby nie były na baterie. Potrzebujemy różnego rodzaju ubranka, na przykład dla niemowląt. Potrzebujemy kaszki, budynie, ale żeby były na wodę, więc takie rzeczy, które po prostu sprawdzą się w Afryce. W Zambii właściwie nie istnieją publiczne przedszkola. Są one zakładane głównie przez osoby prywatne, misje, fundacje i stowarzyszenia. Ze względu na brak pieniędzy, poziom nauczania często pozostawia wiele do życzenia. Przedszkolaki z Czerwionki, jak się okazuje, wiedzą doskonale, czego potrzebują ich rówieśnicy w biedniejszych krajach i jak wygląda ich życie. Tam jest bardzo mało pieniędzy i woda jest dla nich bardzo cenna. Chciałbyś pojechać tam do Murzynków? Tak. Co tam takiego fajnego jest? To jest fajne, że tam jest dużo piasku. I jeszcze gorąco. Murzynki nie mają nic do zabawy i tam nic nie mają. Różnią się te dzieci od was? Tak. Czym się różnią? Mają czarne buzie. Zbieramy zabawki. I tylko? Nie, też mazaki, bloki, kartki. Ofiarowane rzeczy mogą być używane, ale w dobrym stanie. Mają być prezentem dla dzieci. Paczki można składać do 15 października w przedszkolu numer 10.